Dom Wiedemana w Pruszczu Gdańskim ponownie przenosi nas w fascynujący świat sztuki. Tym razem możemy podziwiać pracę przedstawiciela młodej Polski, Leona Wyczółkowskiego. W tym przypadku Bartek Gądek i ekipa Domu Wiedemana zna odpowiednie osoby, które takimi obrazami dysponują. No i dzięki, tak jak powiedziałem, życzliwym ludziom, dobrym ludziom, te obrazy, tak jak w czasie Beksińskiego, udało się nieodpłatnie z tego przysłowiowego gwoździa, czyli wiszące gdzieś w domach na ścianie, ściągnąć tutaj do Pruszcza. Warto nadmienić, że wszystkie zgromadzone prace pochodzą z prywatnych kolekcji. Wyczółkowski to jest malarz malarzy. Absolutnie mistrz realizmu, młodej Polski, trochę impresjonizmu. To jest jeden z tych malarzy, których chciałbym mieć na ścianie. To nie jest tylko moje zdanie, bo to jest zdanie wielu moich znajomych. Wyczółkowski trafia do tych, którzy rzeczywiście trochę mocniej siedzą w sztuce. Dlatego po Beksińskim Wyczółkowski, po mistrzu, mistrz, tak jak obiecywaliśmy, dla nas najważniejsze, że udaje nam się zachować cykl i myślę, że w przyszłym roku znowu zaskoczymy. Beksiński, czyli mocno już było, Wyczółkowski, czyli delikatnie, aksamitnie, pięknie, z poezją jest, co będzie dalej, zobaczymy. A oczywiście Wyczółkowski to nie wszystko, bo my nie zwalniamy do końca roku, a może nawet trochę dalej, już dzisiaj mogę zapowiedzieć. 7 listopada Damian Leszczyński, wracamy trochę do zupełnie innego malarstwa, takiego bardziej w stylu Beksińskiego. Leon Wyczółkowski pozostawił po sobie bogactwo dzieł, które zachwycają swoją oryginalnością i wyjątkową wrażliwością. Jest to dla mnie mistrz malarski, Leon Wyczółkowski. Ja jestem bydgoszczaninem napływowym. Leon też był bydgoszczaninem napływowym. Część swojego życia stworzył w Bydgoszczy, pod Bydgoszczą. Później duża część spuścizny po Leonie została w naszym muzeum i zarażony tą pasją sam zacząłem szukać, zbierać i kolekcjonować malarstwo, grafikę, akwarele Leon. Był bardzo wszechstronnym artystą i myślę, że jakby urodził się gdziekolwiek indziej, w Holandii, w Anglii, to prace jego warte byłyby bardzo duże pieniądze, to byłyby miliony dolarów. Ta wystawa to również opowieść o życiu i czasach artysty, o wpływie otaczającego go świata na jego twórczość. Po raz kolejny w Pruszczu mamy możliwość zobaczenia czegoś niezwykłego po Beksińskim, tym razem Wyczółkowski. Niby małe miasto, a mamy tutaj możliwości, jakich mogłyby się pozazdrościć nam duże metropolie. Dla mnie jest to naprawdę świetna rzecz. W zabieganiu dnia codziennego czasami nie mam czasu na to, żeby obcować ze sztuką. Tutaj jest okazja, żeby to wszystko zobaczyć i do tego w fajnym miejscu, bo Dom Wiedemana to jest naprawdę świetne miejsce. Dla mnie chyba od zawsze, jeśli chodzi o Wyczółkowskiego, najbardziej kojarzący się z nim i ten, który mi się najbardziej podobał, to był portret włodarza kopalni soli w Wielicy. Jak zwykle na krótkiej kolejne wielkie nazwisko, tym razem Młoda Polska, więc trochę spokojniej na tych płótnach. Natomiast no to cieszy, że mamy tak duże nazwiska, tak wspaniałą twórczość, w tym przypadku młodopolską. Co ciekawe, Wyczółkowski bardzo fajnie łączy style malarskie, prawda? Bo tu mamy trochę tuszu, trochę ołówka, kredy, więc jest co oglądać naprawdę jak zwykle na krótkiej, wysoka jakość. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających od 14 do 22 października w godzinach od 12 do 20. Serdecznie polecamy i zapraszamy do Domu Wiedemana. Polecamy również zobaczyć Bal Seniora w Pruszczu Gdańskim oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.